CEP Ukraina z Markiem Kozubelem w dzisiejszym programie. Czy amerykańskie wsparcie dla Ukrainy powstrzyma ofensywę rosyjską? Co Ukraińcy myślą o mobilizacji? Mamy najnowsze wyniki badań opinii publicznej. Ile Ukraina potrzebuje rąk do walki? Czy grożą im braki żołnierzy? Sprawa pułkownika Czerwińskiego. O co chodzi i czy może być zagrożeniem dla władz? Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry z tej strony. Paweł Jeżowski i nasz nowy prowadzący Marek Kozubel. Cześć Marku. Witam Pawle, pozdrawiam ciebie oraz widzów i słuchaczy Waszego kanału. Tutaj część osób zgadła, ponieważ zrobiliśmy taki mini konkurs. Pojawi się w maju dwóch nowych prowadzących. Marek jest oczywiście jednym z nich, natomiast no, komuś się przynajmniej do tego momentu nie udało. Zgadnąć poprawnie drugiej osoby, ewentualnie wskazywano drugą osobę, a pierwszą kogoś innego. Natomiast my będziemy spotykać się co tydzień, co tydzień mówić informacje, opowiadać sobie na temat tego, co się dzieje u naszych sąsiadów. Jednym z sąsiadów jest Ukraina. Będziemy Patrzeć jak pewne sprawy wyglądają, ale z perspektywy Kijowa, sprawy gospodarcze, sprawy społeczne. Oczywiście też będziemy czasami poruszać tematy związane z konfliktem, no bo teraz trudno od tego uciec. Wiele tematów jest gdzieś powiązanych. Natomiast to nie będzie na pewno przegląd jakiś wojskowy, tutaj bardziej. Będzie przypominać te formaty, które znacie, czyli cepy. To co, Marku, możemy zaczynać? Czy Oczywiście. chciałbyś jeszcze coś dodać? Nie? Możemy przechodzić do rzeczy. Dobrze, no to w takim razie przechodzimy do tej pierwszej informacji, którą dla nas przygotowałeś, czyli pomocy amerykańskiej. Dokładnie. Wokół amerykańskiego pakietu wsparcia, który został niedawno przegłosowany przez Kongres USA, a następnie podpisany przez prezydenta Joe Bidena, przypomnijmy jeszcze tego samego dnia, kiedy senat, czyli izba wyższa amerykańskiego Kongresu zatwierdziła pakiet w czasie przegłosowany przez izbę reprezentantów, wokół niego narosła Cała masa różnych mitów, niedomówień co do tego, ile pieniędzy spośród tego pakietu zostanie przeznaczone na rzeczywiste wsparcie dla Ukrainy. No i tutaj trzeba podkreślić, że sporo z tych manipulacji generowała tak naprawdę sama Rosja, jej służby. Jest to po prostu element walki dezinformacyjnej, mającej przekonać społeczeństwo zachodnie, być może również społeczeństwo ukraińskie, ale też przede wszystkim własnego odbiorcę, co do tego, że amerykański pakiet wsparcia jakoby nic nie zmieni na froncie. Jaka jest rzeczywistość? Spojrzymy po prostu na liczby, czyli też na to, jakie pieniądze zostaną po prostu przeznaczone na bardzo konkretne części tego pakietu. Zacznijmy od tego, ile łącznie pieniędzy przewidziano dla Ukrainy w tym pakiecie. Jest to ponad 61 miliardów dolarów. I z tego pakietu na program Ukraine Security Assistance Initiative przeznaczono 13,8 miliarda dolarów. Dlaczego ja tak mocno podkreśliłem właśnie tą liczbę, dlaczego o niej wspomniałem jako pierwszej? Bo właśnie tą liczbę różne środowiska prorosyjskie, sami Rosjanie przedstawiają jako kwotę, która zostanie przeznaczona na uzbrojenie czy dozbrojenie Ukrainy. A nie jest to prawda, bo na dozbrojenie Ukrainy przewidziane są również środki finansowe z innych pakietów. A czego dotyczy program Ukraine Security Assistance Initiative. Dotyczy on kupna nowego uzbrojenia i nowej amunicji. Czyli tego, co aktualnie produkuje lub może produkować. Amerykański przemysł. I owszem, te pieniądze w zdecydowanej większości trafią do przemysłu amerykańskiego. One zasilą Budżety firm amerykańskich, które produkują uzbrojenie i amunicję, ale mimo wszystko pójdzie to na wyposażenie wojska ukraińskiego. Część oczywiście z tego wyposażenia, amunicji nie trafi do ukraińskich rąk w tym roku. Pamiętajmy, że nawet realizacja niektórych pakietów wsparcia z 2022 roku przeciągnęła się na obecny rok kalendarzowy. Czy jak widzimy, tutaj bywa nawet niekiedy rok, półtora roku po ślizgu. Ale jest to rzecz zupełnie naturalna, jeżeli jakieś wyposażenie jest produkowane od śrubki. Czy 13,8 miliarda dolarów na produkcję zupełnie nowego sprzętu dla Ukrainy to mało, czy dużo? Zależy na co konkretnie te pieniądze staną przeznaczone. Kolejny program to Presidential Drawdown Authority. Czyli PDA. I uwaga, jest to pod kątem finansowym największa część tego pakietu wsparcia dla Ukrainy, bo program przewiduje 23,2 miliarda dolarów. A na co te pieniądze są przeznaczone? Otóż są one przeznaczone na uzupełnienie luk w wyposażeniu i amunicji armii USA, które powstają w wyniku przekazania tego, co wojsko amerykańskie posiada na swoich składach, lub aktualnie na swoim wyposażeniu. I właśnie ta część pakietu może wbrew pozorom niepokoić Rosjan najbardziej. Co to oznacza? To oznacza, że za ponad 23 miliarda dolarów Amerykanie mogą w szybkim czasie przekazać to, co mają na składach. Po prostu Ukraińcom. Oczywiście wiadomo, że w pierwszym rzędzie z tego programu będzie finansowana dostawa amunicji. To nie ulega wątpliwości. Z też, kiedy ustabilizuje się sytuacja na froncie, podejrzewam, że również coraz częściej z programu PDA będzie też finansowane dostarczanie Niektórych elementów wyposażenia, chociażby, powiedzmy, wyrzutni Patriot. Tutaj mogą też iść dość w dużej liczbie bojowe wozy piechoty Bradley, które się bardzo dobrze sprawdziły na ukraińskim polu walki. Także, wbrew pozorom, to właśnie ta część pakietu wsparcia dla Ukrainy najbardziej niepokoi Rosjan. I tutaj jeszcze jedna rzecz. Z ubiegłego roku podatkowego Amerykanom zostało jeszcze jakieś niecałe 4 miliardy dolarów też w ramach programu PDA. Jeszcze z poprzedniego pakietu wsparcia. Także te 4 miliardy możemy dorzucić do tej stawki, ale tutaj też trzeba troszeczkę wspomnieć o pewnej takiej kwestii, może niezbyt pocieszającej. Bo niewykluczone. Że ostatecznie Ukraińcy otrzymają wyposażenia na troszeczkę mniejszą liczbę tych dolarów, które są przewidziane w ramach tego PDA, bo chodzi o to, że w ramach przekazywania starego sprzętu Amerykanie w wielu przypadkach muszą produkować nowy, zupełnie innej, nowszej generacji, a przez to też droższy. Dlatego też może dojść do sytuacji, w której ostatecznie Ukraińcy uzyskają trochę mniej wyposażenia niż może się to wydawać ze stawki tego programu. Niemniej Ukraińcy mogą liczyć co najmniej na drugie tyle. I to podkreślam, a nawet na jeszcze więcej niż to, co proponuje ten program, o którym wspomniałem wcześniej. Czyli ten przewidujący produkcję zupełnie nowego wyposażenia i amunicji dla Ukrainy. Kolejny program to Forens Military... Wiesz, co? Jeszcze zatrzymajmy się przed tym PDA, bo tutaj właśnie Rosjanie, niektórzy też polscy eksperci, moim zdaniem, właśnie błędnie podawali. Że to jest uzupełnienie istniejącego stanu, tak jakby uzupełnienie tego, co już zostało przekazane Ukrainie, no i że Amerykanie muszą to uzupełnić. A tutaj jest dokładnie tak, jak mówisz, i to dobrze, żeby wybrzmiało, że przekazują bardzo szybko istniejące na przykład uzbrojenie, amunicję i to są pieniądze, żeby uzupełnić to, co przekazali, tak, czyli zakupić. I wyprodukować w przyszłości, no bo przekażemy dzisiaj, a produkcja tej amunicji na przykład trwa, natomiast w przeciągu pół roku, roku, tak sobie tą amunicję uzupełnimy, którą w dniu dzisiejszym na przykład przekazaliśmy w ramach konkretnego pakietu Ukrainie. Tak? Dokładnie. Także tutaj, wbrew pozorom, większa część PDA zostanie po prostu zrealizowana w tym roku jako wsparcie i to bardzo konkretne wsparcie dla Ukrainy. To będzie, można powiedzieć, jeszcze większa suma niż ta, którą właśnie przewiduje program Ukraine Security Assistance Initiative. Przy czym, tak jak właśnie wspomniałem, pewien ułamek z tej sumy, z programu PDA, będzie przeznaczony na uzupełnienie różnicy właśnie wynikającej z wyższych kosztów zupełnie nowego uzbrojenia, uzbrojenia nowej generacji, bo pamiętajmy, że niektóre typu uzbrojenia przekazywane Ukraińcom nie są już produkowane, a zamiast tego są one zastępowane czymś Zupełnie nowym, ale też i przez to często droższym. Kolejny program to foreign military financing. Tutaj tego jest może niedużo, bo zaledwie 1,6 miliarda dolarów. To jest rekompensata dla Ukrainy za zamówienia na kupno amunicji i innego wyposażenia, uzbrojenia od USA. Czyli tutaj chodzi, można tak powiedzieć, o pewien zwrot, Funduszy dla budżetu ukraińskiego za to, że Ukraińcy kupują oczywiście niekiedy za wyższą sumę sprzęt od Amerykanów. Wtedy za ten zwrot Ukraińcy mogą na przykład sobie przeznaczyć część zasobów finansowych chociażby na zrobienie zakupów od swojego przemysłu zbrojeniowego, który, jak wiemy, no to też może produkować obecnie więcej różnego rodzaju uzbrojenia, ale po prostu budżetowi ukraińskiemu brakuje pieniędzy na to, żeby móc wykupić wszystko to, co obecnie oferuje ukraiński przemysł zbrojeniowy. I tak, jeszcze podsumowując. Łącznie te trzy wspomniane przeze mnie pakiety, bez wcześniej wspomnianych 4 miliardów dolarów, które zostały z poprzedniego roku podatkowego amerykańskiego, one już wynoszą 38,6 miliarda dolarów. I to jest właśnie suma, z którą na dobrą sprawę powinni się liczyć Rosjanie. W praktyce przez uzupełnienie różnic wynikających z przekazywania Ukrainie sprzętu z magazynów, ostatecznie ta suma może być tak naprawdę niewiele niższa. O parę maksymalnie kilka miliardów dolarów. Ale dalej, amerykański pakiet wsparcia przewiduje też na przykład niecałe 8 miliardów dolarów jako wsparcie finansowe dla amerykańskiego, przepraszam, dla ukraińskiego budżetu. To jest suma przekazywana w formie kredytu. Kredytu, którego część może później zostać po prostu przez Amerykanów umorzona, jeżeli będzie taka wola władz amerykańskich. Ale co jest istotnego w tym, w tej części pakietu, w tym programie? Otóż Ukraińcy w teorii mogą wykorzystać jego część, albo całość, jak uznają to za stosowne, na kolejne zamówienia sprzętu z zagranicy, czyli w tym też z USA, albo właśnie też mogą przeznaczyć na dodatkowe zamówienia kontrakty od własnego przemysłu. No i ponadto też pakiet wsparcia przewiduje też 11,3 miliarda dolarów na operacje militarne USA w regionie, czyli mowa tutaj o Europie Wschodniej. Co to obejmuje? Przede wszystkim logistykę. Bo pamiętajmy, że ten sprzęt trzeba będzie przewozić, ale również mogą to być operacje wywiadowcze, szkolenia. Także z tej sumy, to jak widzimy, nawiasem mówiąc, zdecydowana większość pakietu amerykańskiego zostanie po prostu przekazana na bardzo konkretne wsparcie dla Ukrainy. I jest to wsparcie, no jak widzimy, no konkretnie bardzo militarne. A jeżeli mielibyśmy porównać, tak, no bo wiemy, że po stronie rosyjskiej, tu mogę przedstawić, jak to wygląda, na 2024 rok no, przewiduje się pomiędzy, jeżeli policzymy ten tak zwany budżet tajny, wydatki na obronność, takie nazwijmy, czyli na ten głównie konflikt, ale nie tylko, też, też jak gdyby wewnętrzna, jak gdyby cały budżet. Ten bezpieczeństwa i ten wojskowy, no to jest pomiędzy 150 a 170 miliardów dolarów. Jak to się przekłada? Ktoś oczywiście powie, że tam jest zapisane 11 bilionów rubli, ale jeżeli sobie dodamy pozostałe tam elementy, które się znajdują, no to właśnie dojdziemy do aż tak astronomicznej sumy. Jak ta Proporcja wygląda po stronie ukraińskiej. Na jaki budżet, jeżeli chodzi o 2024, szacunkowo Ukraińcy mogą liczyć, jeżeli chodzi o wydatki na obronność i na wojsko? No tutaj, jeżeli mowa o budżecie, to tutaj oczywiście Ukraińcy nie przeznaczą tyle, co Rosjanie. Mm -hmm. Sami Ukraińcy, tak na dobrą sprawę, prawie że całe swoje dochody. Uzyskane z podatków, a także innych źródeł, przeznaczają na obronność. To jest, o ile się nie mylę. 40 kilka, niemal 50 miliardów dolarów, to są naprawdę dość duże sumy. Pozostała część budżetu jest z kolei kredytowana i przeznaczona na powiedzmy wypłaty socjalne, na wsparcie szkolnictwa i to można powiedzieć ogólnie sferę cywilną, prawda? A cała masa innych projektów charakterystycznych dla czasu pokojów. W ogóle została zwinięta, i te pieniądze zostały zdecydowanej większości właśnie przeznaczone na sprawy wojskowe. Także jeżeli tutaj brać pod uwagę ten budżet militarny ukraiński, to jeżeli weźmiemy też pod uwagę ten pakiet na operacje militarne USA, to już mamy tutaj samego tylko pakietu wsparcia od Ameryki ponad 50 miliardów dolarów. 40 kilka miliardów idzie na obronność Ukrainy z samego ukraińskiego budżetu, czyli. De facto znaczy, co, dokładnie w grudniu oni podawali 30 miliardów, ale być może faktycznie to się zwiększyło, bo tak jak gdyby mieli zapisane w budżecie tym. Na ten resort, resort obronnych dokładnie 30,2. Natomiast jeszcze pamiętajmy, bo mówimy amerykański, no ale jeszcze jest ta pomoc europejska, tak? A, Plus tak. ta pomoc y -y. poszczególnych krajów, tak? No i tu trzeba by sumować, tak? No są takie sumaryczne próby, tak? Jeżeli chodzi o 2024, to jest trudne do Sumowania natomiast no wychodzi ponad 100 miliardów, tak? Jeżeli tak, chodzi. dokładnie czy znaczy tutaj jeszcze jest problem taki, że nie wiemy, jak się będzie grywna zachowywała, czyli ukraińska waluta. Bo jak wiemy, no niestety, ale w wyniku działań wojennych, ostrzałów rosyjskich, zbyt stabilną walutą to ona nie jest. Więc tutaj też powstają niekiedy problemy związane z tym, jaki będzie jej kurs. Jeżeli jej kurs będzie słaby, no to automatycznie w przeliczeniu na dolary to ten budżet będzie mniejszy, prawda? Nawet jeżeli, powiedzmy, niewiele się zmieni w liczbach bezwzględnych, no to kurs faktycznie będzie tutaj gorszy. I w, jakby to być, wymiarze dolarowym, to tych pieniędzy będzie, będzie się wydawało, że jest mniej. Także tutaj to rzeczywiście może być tak, że razem z tymi pakietami wsparcia ze strony państw europejskich, może ta liczba sięgnąć. Około właśnie 100 miliardów dolarów. Nie wiemy, czy Ukraińcy nie dostaną jeszcze jakichś dodatkowych pakietów, czy nie dostaną jakichś też pożyczek na wydatki zbrojeniowe, ale możemy tak podejrzewać, że tutaj łącznie będzie to około właśnie 100 miliardów. Przy czym trzeba też podkreślić, że tutaj inaczej się też te koszty. Rozkładają, bo Armia Rosyjska, a też tutaj myślę, że powinniśmy też pewnie liczyć też Rozgwardie, prawda? Tak, tak to są służby tak, mundurowe. Tak. No to właśnie tak. podobnie jest u Ukraińców. Podobnie jest u Ukraińców, mhm. jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to właśnie też do wydatków obronnych są też liczone wydatki na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Tak. I tutaj trzeba podkreślić też, że Ukraińcy też liczą na, nawet na tą sferę obronną, chociażby działalność. Straży pożarnej. To też jest bardzo istotne, bo ona też jest właśnie podporządkowana na Ukrainie MSW. Także tutaj, biorąc pod uwagę to, że Rosja jest znacznie większa pod kątem terytorium, ma dużo większe służby mundurowe, to też i automatycznie jej potrzeby są znacznie większe. Dwa. Tutaj trzeba zwrócić też uwagę na to, jaka część tego rosyjskiego budżetu wojskowego. No bo nazywanie go obronnym jest troszeczkę niedorzeczne, jaka część tego budżetu idzie na dobrą sprawę na żołd, na wypłaty żołdu. To bo ja chciałbym pamięta... powiedzieć, tak? mhm. bo to też jak gdyby badałem, jeżeli chodzi o utrzymanie, konserwację żołdy, to jest ponad połowa. Czyli ponieważ ta armia się dosyć mocno rozbudowuje, przynajmniej na papierze. Bo musimy pamiętać, że oprócz tego, że mamy te osoby na froncie, mamy na zapleczu, mamy osoby, które wspierają, produkują, tak, no jak gdyby cały ten dział nazwijmy to obronny, tak, no i okazuje się, że właśnie tutaj utrzymanie, wypłaty też są tych odszkodowań, różnego rodzaju te zachęty, ten milion tych rubli tak, kiedy wstępujesz. No wszystko to przekracza ponad połowę. Mówi się nawet o pod tak 55, 56%. No bo tak jak powiedziałeś, Rosja jest większym krajem, trzeba pamiętajmy, że nie tylko prowadzi konflikt na Ukrainie, no ale musi jednak bronić granic, utrzymywać tą broń nuklearną, no różnego rodzaju jeszcze dodatkowe wydatki. Chociażby z tego powodu, że jest większym krajem, większa liczba ludności, i tak dalej. A więc te wydatki na utrzymanie tak dużej armii, no są po prostu większe. No i więcej też płaci, tak? No bo powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o żołd ukraiński, on jest po prostu sporo mniejszy. Tak, no właśnie. Kwestie finansowe są jedną z głównych zachęt dla wielu Rosjan do tego, żeby podpisywać kontrakt z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej. Także tutaj rzeczywiście jest to też istotny czynnik. No i faktycznie też liczne wydatki, to, o czym wspomniałeś, ochrona granic, kwestia utrzymania arsenału atomowego, no ale też i utrzymania lotnictwa, które jest też tak. skądinąd bardzo liczne, prawda? Kolejna też kwestia, też i na wyposażenie tej licznej armii też potrzebne będzie sporo pieniędzy, prawda? Przecież Rosjanie, mimo wszystko, też nie wysyłają tych żołnierzy gołych i bosych, czy też uzbrojonych jedynie w kamienie, prawda? Także, mimo wszystko, oni też jednak się starają, żeby ten żołnierz nie szedł goły i bosy. Także tutaj myślę, że ostatecznie, biorąc też pod uwagę jakość wyposażenia, to tutaj trzeba podkreślić, że tutaj może to być jednak w takiej formie troszeczkę jednak wyrównanej, prawda? I też pamiętajmy, Dokładnie. właśnie do wydatków Rosji, pamiętajmy też o rosyjskiej misji w Syrii. Tam Rosjanie nadal są obecni, nadal starają się wspierać swojego sojusznika, dyktatora Asada, także ostatecznie. Jakby pominąć właśnie ten aspekt samych suchych liczb, to może się okazać, że te wydatki będą mniej więcej równomierne, jeżeli chodzi o sam mm -hmm. efekt końcowy. Tak, no nawet tutaj można wskazywać, jeżeli by w zależności, ile trafi koniec końców tego na Ukrainę, tak, że jeżeli chodzi o same zakupy, Uzbrojenia może w którymś momencie, pod koniec roku pojawić się przewaga po stronie ukraińskiej, chociaż ona nie będzie moim zdaniem jakaś znaczna, jeżeli chodzi o te wydatki. Natomiast mówienie o tym, bo jeżeli sobie tak na początku spojrzymy, tu 150 miliardów, tu tylko 30, bo niektórzy robią takie porównanie, czyli porównują budżet ukraiński ten wojskowy i rosyjski mówią no a zobaczcie oni tylko 30 Rosjanie wydają więcej no to w tym momencie w tym momencie jest ta duża dysproporcja natomiast jeżeli się weźmie tę zachodnią pomoc no to okazuje się że ta dysproporcja maleje <laughs> tutaj również te stałe wydatki no bo trzeba liczyć że Rosjanie utrzymując tak dużą armię rozbudowując no muszą pokrywać te wydatki rok w rok tak Dokładnie. No i jeszcze też weźmy pod uwagę to, jakie mogą być też skutki kolejnych ukraińskich uderzeń na infrastrukturę naftową, czyli ataki na rafinerie rosyjskie. Pamiętajmy, że one też dostarczają do budżetu rosyjskiego trochę. Pieniędzy, więc tutaj to też może być dla Rosjan pewien problem. Nawet nie doszliśmy do połowy roku, a już tutaj widzimy kolejne przypadki udanych. Ukraińskich ataków, mniej lub bardziej dotkliwych na rosyjskie rafinerie lub na składy ropy. Zresztą sami też o tym nieraz sygnalizowaliście, wskazywaliście na te skutki. Także myślę, że tutaj być może jeszcze te ataki które mogą się nasilić, też będą odgrywać pewną rolę w dalszym osłabianiu Rosji i pewnego rodzaju wyrównywaniu sił, bo dotychczas to głównie Rosjanie przodowali w uderzeniach na tą głębią, terytor na głębią terytorium przeciwnika, prawda? Tak, no my mówiliśmy, jeżeli chodzi już, mamy dane kwietniowe, to są bardzo prosto, jest policzyć sprzedaż ropy naftowej i produktów jest mniej więcej, przychody są takie same, czyli jeżeli Rosja w 2023, bo teraz się to zmienia, przychody ze sprzedaży ropy naftowej i przychody ze sprzedaży produktów dla firm, nie dla budżetu, bo to też taka drobna uwaga, były mniej więcej takie same. W kwietniu mamy spadek. W zależności od typu produktu, od 20% do 30%, jeżeli chodzi o eksport, jeżeli chodzi o wolumen. Rosja to próbuje nadganiać, sprzedając większą ilość surowej ropy, natomiast to jest sama strata taka bieżąca. Do tego trzeba doliczyć koszty napraw i remontów, no, które są znaczne. Tak? Oni teraz naprawiają to prowizorycznie, natomiast taka modernizacja. Riazania, która miała miejsce 2021 2020 2021 ta największa no to jest 16 miliardów dolarów można powiedzieć że duża część trzeba będzie od nowa robić bo z czterech linii czyli nie zostały uszkodzone one oczywiście mogą w jakimś tam stopniu działać ale nie będą w pełni działać jeżeli chcieliby przywrócić tak jeden do jeden co było no to Kilka miliardów na samej pojedynczej rafinerii jest do włożenia, więc to są straty duże. Oczywiście po stronie ukraińskiej też są duże, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Dokładnie. Czyli teraz, jak rozumiem, drugi temat. Tak, przechodzimy do Czyli... drugiego tematu. Czyli dosyć no. ciekawe wyniki sondażu badania opinii publicznej. Mm -hmm. e, otóż niedawno ukraińska grupa socjologiczna Rating, to jest jedna z takich czołowych, na przykład obok Centrum Rozumkowa i Kmisu. E, to jest taka grupa socjologiczna, która bardzo często udzielała się w zakresie badania opinii publicznej Ukraińców na różnego rodzaju tematy, głównie związane z polityką. E, także też dawała sondaże wyborcze e, i Tutaj ona niedawno opublikowała bardzo ciekawe wyniki badań dotyczące tego, jaki jest stosunek do nowych planów mobilizacyjnych władz ukraińskich, jaki jest stosunek obywateli i co te wyniki badania nam mówią. Po pierwsze, 36% ankietowanych uważa obecny, albo inaczej, poprzedni, Poziom mobilizacji, bo te badania robiono, znaczy, przepraszam, badania prowadzono jeszcze zanim przegłosowano ostatecznie no, no tę nowelizację do ustawy mobilizacyjnej. Bo pamiętajmy też, że troszeczkę pojawiały się niekiedy dość nieprecyzyjne również w samych mediach ukraińskich sformułowania, jakoby chciano przegłosować ustawę mobilizacyjną, żeby ona wprowadziła mobilizację. Nic z tych rzeczy. Mobilizacja na Ukrainie trwa. Od początku wojny. Tutaj chodziło o znowelizowanie tej ustawy, o to, aby bardziej ona odpowiadała potrzebom czasu i potrzebom wojny. I tutaj, właśnie w tym wypadku, mamy do czynienia z badaniami, które prowadzono zanim przegłosowano w Ukraińskiej Wерхownej Radzie, czyli Radzie Najwyższej, tą nowelizację i zanim Włodymyr Zełęski obniżył wiek poboru. Do 25 roku życia włącznie. I jeszcze zanim właśnie przegłosowano, to wszystko zanim Zełęski podpisał, podkreślmy niemalże z rocznym opóźnieniem, to obniżenie wieku do poboru. To 36% ankietowanych uważało, że wymiar mobilizacji jest niedostateczny, 30% uważało go za optymalny i 19% uważało, że. Obecna mobilizacja, ta jaka była, była zdecydowanie zbyt obszerna, zbyt duża. A 15% nie miało w ogóle zdania na ten temat. I ciekawie się to też wszystko rozkładało w poszczególnych grupach wiekowych. Ta grupa wiekowa, która jest, jakby to powiedzieć, najbardziej Narażona, w cudzysłowie, narażona na pójście w kamasze. Tutaj była to grupa w przedziale 18-29 lat. To wśród tej grupy częściej okazywało się, że występowały osoby, które uważały mobilizację za optymalną albo za zbyt obszerną. Za optymalną uważało no tak można powiedzieć że około 45% ankietowanych, 29% Ukraińców w tym wieku uważało, że już działająca ustawa mobilizacyjna obejmuje zbyt dużą kategorię obywateli. No i jedynie 20% uznało, że ten wymiar mobilizacji był niedostateczny, a inaczej się rozkładały wyniki badań, jeżeli chodzi o kategorię 50, plus, czyli obywateli Ukrainy właśnie w takim wieku powyżej 50 lat, bo tutaj aż 51% obywateli uważało, że wymiar mobilizacji jest. Niedostateczny. I jedynie 10% uważało, że wymiar mobilizacji jest zbyt obszerny. A 21% uznało, że no, ma on taki wymiar optymalny. Także, jak widzimy, grupa najmniej narażona na e, zmobilizowanie do wojska no, uważała, że e, nie ma problemu. E, ustawa obejmuje zdecydowanie zbyt niewielką kategorię obywateli albo zbyt mało e, kategorii. Ale co jeszcze te badania e, wykazywały? E, otóż zadano ankietowanym pytanie o to w czym widzą oni niechęć własnych rodaków do tego aby poddać się mobilizacji. I tutaj wyniki badań też są ciekawe. Otóż 42% ankietowanych jako jedną z odpowiedzi udzieliło, że jest to strach. Niektórzy wskazali tą odpowiedź jako pierwszą, inni jako drugą, a jeszcze inni jako trzecią. Tu też nie będziemy się wdawać w szczegóły, jak się to procentowo rozkładało. 22% ankietowanych uznało, że niechęć wynika z niesprawiedliwości mobilizacji, to znaczy, że. Ich zdaniem, mobilizacją rzekomo nie obejmowano osób zamożnych, a jedynie biedaków. I co nawiasem mówiąc, też nie jest prawdą, bo w siłach zbrojnych Ukrainy czy Gwardii Narodowej służy też niemało osób zamożnych. Ba, zdarzają się nawet i milionerzy, i właśnie też z nimi telewizje ukraińskie robią wywiady. W zasadzie niekiedy od początku wejścia wojny w fazę pełnoskalową. Także to nie powinno być żadnym tematem tabu, czy wielką niewiadomą dla ukraińskiego społeczeństwa. Dalej, taka sama liczba, czyli 22% ankietowanych widzi obawy, niechęć w brakach wyposażeniu oraz w deficycie amunicji. Dalej 18% wskazywało na brak zaufania do władz centralnych, 17% na korupcję w tychże władzach oraz w wojsku. Przy czym tutaj myśląc o wojsku, częściej Ukraińcy mają na myśli własne Ministerstwo Obrony. Dalej, 16% wskazywało na to, że niedostateczne jest zabezpieczenie socjalne i materialne żołnierzy oraz ich rodzin. 11% wskazywało na brak motywacji do walki lub brak patriotyzmu. 11% zaledwie wskazywało na niekompetentnych dowódców, 10% na obojętność wobec, wo wobec wojny, 7% na pewne niedostatki strategii komunikacyjnej władz. To znaczy, że ludzie nie do końca wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, jak władze mają zamiar uzasadnić kolejne fazy poboru do wojska ukraińskiego? 5% wskazywało na przykład brak woli do walki, na przykład z powodów konkretnych, takich jak religijne bądź ideologicznych. Kolejne 5% na niedostateczne wyszkolenie. No, i jeszcze po 4% wskazywało na zmęczenie wojną, bezsens wojny czy obawę przed pozostawieniem rodziny. I zaledwie 3% wskazało brak wiary w. Odniesienie przez Ukrainę zwycięstwa. Także tutaj te badania no, przedstawiały dość tutaj też ciekawe opinie, ale pamiętajmy, są to tylko opinie ankietowanych na temat tego, dlaczego ich rodacy uchylają się lub wolą się uchylać od służby wojskowej. I też zapytano się o to, w czym oni widzą możliwość poprawy sytuacji, poprawy nastawienia rodaków. I tutaj co ciekawe, 31% Ukraińców ankietowanych wskazało, że poprawić sytuację może polepszenie warunków wyposażenia i umundurowania żołnierzy. Dalej 22% wskazało, że powinna zapanować pewnego rodzaju równość w zakresie mobilizowania różnych grup społecznych oraz materiałowych. Czyli tutaj mowa o o tym, żeby rekrutowano do wojska nie tylko osób uważanych za powiedzmy biedne, ale również bogaczy, czyli tutaj wymaga się pewnej sprawiedliwości społecznej. 20% wskazywało walkę z korupcją, 17% zwiększenie żołdu, kolejne 17% poprawę warunków socjalnych i materialnych żołnierzy oraz ich rodzin, 12% wymagało Poprawy jakości i czasu trwania szkoleń. 9% wskazało na to, że należy poprawić kampanię informacyjną państwa. 8% uważało, że trzeba przeprowadzić zmiany personalne w rządzie oraz w wojsku. I kolejne jeszcze 8% wskazywało na przykład na zmiany w zakresie rządzenia państwem i zaprowadzenie sprawiedliwości społecznej, ale w tym wymiarze powiedzmy, Cywilnym. No i jeszcze, na przykład, po 7% osób wymagało bardziej szczerej komunikacji ze strony władz, czyli również informowaniu o tym, co się dzieje złego. No i jeszcze 7% wymagało zmiany strategii prowadzenia wojny, a także samych metod mobilizacji. Także tutaj to są takie te najważniejsze wyniki badań ratingu. Myślę, że jeszcze jak nam starczy czasu, to potem przejdziemy do troszeczkę starszego badania, jakie na co prawda dużo mniejszej grupie ankietowanych, bo na zaledwie 400 osobach, przeprowadziła jeszcze grupa InfoSapiens, a te badania były opublikowane 28 lutego bieżącego roku. No, one tutaj nam. Też troszeczkę mówią ciekawych rzeczy, też na przykład jak się zmieniało nastawienie obywateli ukraińskich, ale myślę, że możemy się na chwilę zatrzymać właśnie na wynikach badania grupy Rating, bo myślę, że tutaj z nich płyną też niekiedy dość ciekawe wnioski. Zanim do tego przejdziemy, tak skojarzyło mi się, bo oczywiście takiego badania w Rosji trudno by było sobie wyobrazić z takimi odpowiedziami, które podałeś, szczególnie jeżeli chodzi o zarządzanie, tak, tym konfliktem. Natomiast było badanie, które częściowo jakiś czas temu, kilka miesięcy badało nastroje społeczne do tak zwanej specjalnej operacji. No i okazuje się, że największe poparcie jest podobne do specjalnej operacji do działań rządów wśród akurat 60 emerytów rosyjskich i to mężczyzn tak powyżej 60 roku życia natomiast najniższe co ciekawe było wśród kobiet niskie poparcie dla specjalnej operacji dla uczestnictwa Rosji wśród kobiet i wśród tych osób młodszych na no, więc tu widać że te osoby które czują się gdzieś zagrożone tą mobilizacją w Rosji nie są, nie są jak gdyby chętne. No i co ciekawe, kobiety w Rosji też nie są chętne do tej mobilizacji. Być może nie wszystkie chcą, żeby ich mężowie uczestniczyli i wyjeżdżali na te urlopy. No dokładnie, ale tutaj właśnie widzimy, że jednak to prawdopodobnie będzie się podobnie układało i nie tylko. Na Ukrainie, w Rosji, ale również mm -hmm. prawdopodobnie w państwach europejskich. Możemy, e, może, być może i my się zetniemy z sytuacją, kiedy e, właśnie niechęć do poboru będzie się najsilniej e, ujawniała właśnie u osób młodszych, właśnie z tej kategorii najbardziej narażonej na pobór. I to nawet w tych państwach, które jeszcze powiedzmy nie są zagrożone wojną, tak, tak jak na przykład my, no i obyśmy nigdy nie byli. Ale w każdym razie myślę, że tutaj jakichś szczególnych różnic raczej nie doświadczymy. No, myślę, że to jest całkiem naturalne odczucie, że gdy się zorientujemy, że wojna nie jest jakąś fajną, radosną, awanturniczą przygodą, ale jest po prostu piekłem na ziemi, to automatycznie. Chęć do uczestniczenia w czymś takim po prostu będzie drastycznie spadać, prawda? Liczba ochotników albo awanturników gotowych do brania udziału w wojnie, no raczej mi się daje, że w każdym kraju będzie ograniczona, prawda? Tutaj ja może nie będę przytaczać jakichś wyników badań z innych państw, bo takich badań przed sobą nie mam. Ale myślę po prostu, że może to być podobna sytuacja. Zgadzam się. Zgadzam się, no też widzimy, że nie wiem, czy masz tam podział na płeć, natomiast myślę, że właśnie zawsze te kobiety będą wypadać w ten sposób, że będą mniej chętne, tak? I będą przeciwne. Tak przynajmniej było w Rosji, myślę, że to jest jak gdyby tendencja taka dotycząca pewnie każdego kraju. Tutaj będzie mi, powiem szczerze, ja na to nie zwróciłem uwagi, ale bo tutaj te badania ratingu bardziej się skupiało na kwestii wiekowej, mm -hmm. aczkolwiek tutaj myślę, że to może być dość ciekawe, bo na Ukrainie widzimy stopniowo, powoli rosnące zainteresowanie służbą wojskową wśród kobiet. Kobiet. I okazuje znaczy, się, że kobiety się niekiedy odnajdują, albo bardzo często wręcz nawet. Mamy też do czynienia z sytuacjami, gdzie kobiety, które służą na kontrakcie w wojsku ukraińskim, wręcz sobie tą służbę zachwalają. No kobiety są też nawet niekiedy. Owszem, jest kierowana pod ich adresem krytyka, typu co one tu robią. Jeszcze pamiętajmy, że ukraińskie społeczeństwo jest jeszcze w pewnej takiej dość dużej mierze społeczeństwem patriarchalnym, ale mimo wszystko nie mamy mniej więcej takiego. Aż radykalnego stosunku, jak ma to na przykład miejsce w Rosji, gdzie kobieta na froncie ma bardziej być swego rodzaju ciekawostką, ma być powiedzmy taką, powiedzmy, snajperką, troszeczkę tutaj kierując się takim troszeczkę propagandowym wizerunkiem, stworzonym jeszcze w okresie II wojny światowej a tutaj w przypadku ukraińskim to mamy to jednak do czynienia z bardziej powszechnym uczestnictwem kobiet w wojsku. Kobiety są nie tylko sanitariuszkami, psychologami, lekarzami, ale też one biorą czynny udział w walkach na froncie i jestem też ciekaw czy nawet i liczba jak i odsetek Ukrainek jako strzelców wyborowych nie jest większy właśnie w siłach obrony Ukrainy niż u Rosjan, którzy pamiętajmy, od dziesiątek lat starali się promować taką wizję Rosjanki-snajperki, jeżeli mowa o kobiecie w mundurze, prawda? Także tutaj mam znaczy... wrażenie, że bardziej Ukraińcy chyba ten stereotyp wykorzystują i przekuwają go w no, coś takiego naprawdę realnego, oddziałującego na polu walki. Pełna zgoda. Tutaj mi chodziło o to, że jeżeli chodzi o te badania, które były publikowane, no to te kobiety w większości rosyjskie były przeciwne, ale nie chodziło o to, że przeciwne samemu do wstąpieniu, tylko jak gdyby popieraniu specjalnej operacji, bo takiego pytania akurat nie widziałem. Związane z tym, że nie chciały, prawdopodobnie nie chcieli, żeby ich mężowie, partnerzy, synowie, tak, bracia uczestniczyli, bo po prostu chyba wynikało to ze strachu, że mogą zginąć. Ale na Ukrainie pan... trochę miejscami dochodzi do podobnych sytuacji. Ja no, miejsce mm -hmm. chociażby taka sytuacja w Kosmaczu. To jest takie miasteczko w obwodzie Iwano Frankowskim, dawnym Stanisławowskim, gdzie głównie kobiety rzuciły się na niczemu niewinną inną kobietę, którą podejrzewano o to, że donosi do ukraińskiego WKU na mężczyzn, którzy się tam w okolicy, w rejonie miasteczka Kosmacz ukrywają, uchylają przed poborem, albo nawet nie tyle przed poborem, co nawet przed samym zarejestrowaniem się w terytorialnym centrum uzupełnień, bo tak się w zasadzie nazywają ukraińskie WKU, Tę kobietę napadnięto, pobito, ona bodajże wtedy nawet z dzieckiem szła i to wydarzenie zostało no, tak bardzo ostro skomentowane na Ukrainie, tam pod adresem tych kobiet, które się rzuciły na tą kobiecinę podejrzewaną o donosicielstwo, no to polała się masa brudu. No, skądinąd, nie oszukujmy się, jednak uzasadnionego. Tak samo też, no. Nie kryto się ze złośliwością wobec mężczyzn, których te kobiety chciały rzekomo chronić, prawda? Według własnego wyobrażenia. No ich tutaj nazywano dość pogardliwie podspódnicznikami. Pizpidniczny. Mhm. E, także tutaj były takie sformułowania, nawet sugerowano, żeby te kobiety, które napadły na tą pojedynczą kobietę, e, po prostu zmobilizować i wysłać na front zamiast ich mężczyzn, jeżeli oni sami się boją. Także tak, tutaj Rosji... to, 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 to też dochodzi niekiedy nawet do e, takich no, dziwnych sytuacji. Dziwne tak. to eufemizm, oczywiście. W, w Rosji są takie dwa elementy, które często w mediach się przebijają, szczególnie tych lokalnych. Czyli wyludnianie się poszczególnych wiosek, bo ta mobilizacja często jest taka punktowa, czyli szczególnie jeżeli chodzi o koniec 2022 była, czyli po prostu całe wioski były mobilizowane. No i okazało się, że powiedzmy z 300-400 mężczyzn kilku wróciło, i to stanowiło po prostu problem taki, wiesz, dla tej miejscowości. No także szczególnie o buriacji, tak i Jakucji. Jaki drugi problem, który też jest niestety powszechny, no to mobilizowanie przestępców, no i bandytów, tak? To jest w Rosji. No, zresztą wielokrotnie mówiłem, dochodzi do tego, że zagrożone są Łagry, bo jest za mało pracowników, znaczy za mało więźniów w łagrach obecnie, bo większość albo zginęła, albo e, Albo jest po amnestii i wróciła już nie do Łagru, tylko do tych miejscowości, z których pochodziła. Tam pewnie za jakiś czas trafią z powrotem. Dokładnie. No, to doczymy, może to jeszcze tylko. My, uh -huh. To może jeszcze tylko dodam te wyniki badań grupy InfoSapiens, które były przeprowadzone albo inaczej, opublikowane 28 lutego. I z tego wynikało że z tych badań, że 29,8% mężczyzn było gotowych, przepraszam, nie było gotowych na bycie zmobilizowanymi, 18,3% raczej nie było jeszcze gotowych, 19% stwierdziło, że raczej są gotowi do tego, żeby WKU wysłało im zaproszenie do wstawienia się do tak zwanego pikselu, bo tak jest nazywany potocznie mundur ukraiński, 15,8% ankietowanych stwierdziło, że już jest gotowych do tego, żeby ruszyć na front, a 17,1% ankietowanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi. Te badanie z kolei wykazało też troszeczkę inne obawy, Jakie deklarowali ankietowani? 65,6% stwierdziło, że obawiają się oni, że wyposażenie indywidualne będzie niedostateczne. 64,3% bało się niedostatecznego wyszkolenia przed wysłaniem na front. Tutaj tylko tak wspomnę podobnie jak przy badaniu dla ratingu Ankietowani mieli prawo do wskazania kilku powodów, a potem następnie wyliczano, jak to się układa w taką właśnie piramidkę obaw. Dalej, 64,1% obawiało się śmierci lub okaleczenia, 63,8% braku informacji o terminach dotyczących demobilizacji. Czyli jak długo będą musieli służyć. 59,6% obawiało się trafienia pod dowództwo złego, nieudolnego, niekompetentnego oficera. No i 50,8% obawiało się dostania do rosyjskiej niewoli. Także zwróćmy uwagę na to, moi drodzy, że tutaj zupełnie inaczej się układała ta piramidka obaw. Obaw, zarzutów, tego, co zniechęca do stawienia się do wojska, co zachęcało do poddania się mobilizacji. 71% wskazało patriotyzm i chęć obrony bliskich. To jest w zasadzie jedna taka wspólna odpowiedź. 64,6% wskazało wolę zabijania wrogów i zemstę. 50,5% było gotowych służyć. Po prostu dlatego, że WKU im przyśle wezwanie, więc oni po prostu no, idę, bo muszę. To na takiej zasadzie odpowiedź. Co ciekawe, 33,7% ankietowanych Ukraińców wskazało, że do mobilizacji zachęca nuda. Brak perspektyw. Nie mają co robić, no to dobra, biorę broń, coś tam będę robić na froncie. No, Niesamowita odpowiedź. I co ciekawe, ona jest o 0,7% wyższa niż, niż odpowiedź o to, że do służby wojskowej zachęca wysoki żołd i stabilny dochód. Więcej osób wskazało nudę. Mnie to naprawdę zaskoczyło. Dalej. No myślę, że po kilku dniach już e, zmienią stan. To się zmieniało, dokładnie. Tak. E, I w czym oni widzieli możliwość poprawienia e, sytuacji, e, stosunku do mobilizacji? Przede wszystkim 51,9% ankietowanych e, wskazało, że zwiększenie pomocy dla zachodu. Pamiętajmy, że badanie przeprowadzono wtedy, kiedy nie było jeszcze pewne, e, czy kongres w ogóle przegłosował Wsparcie dla Ukrainy, prawda? 46,2% uważało, że sytuację poprawi zwiększenie produkcji własnej przez Ukrainę, czyli przez jej przemysł zbrojeniowy. 39,8% uważa, że poprawi sytuację zjednoczenie społeczne, większa solidarność większe zaufanie do siebie nawzajem, 18,7% uważało, że podołanie sporów na szczytach władzy i myślę, że ta odpowiedź była pewnego rodzaju pokłosiem tego sporu na linii generał załużny prezydent Zeleński, że to prawdopodobnie głównie o to chodziło i jeszcze 12,9% uważało, że zwiększenie liczebności sił obrony Ukrainy poprzez mobilizację poprawi sytuację na froncie. Także to są te wyniki badań i myślę, że teraz moglibyśmy przejść do e, tych takich spekulacji e, dotyczących tego, jak duży jest e, w siłach zbrojnych Ukrainy deficyt e, rąk do walki. Ja to tak, tak, bo, bo... Takie sformu takiego sformułowania użyłem, prawda? Dotychczas się mówi o deficycie rąk do pracy, a tutaj musimy jednak zwrócić uwagę na to, że Ukraińcy mhm. mają pewien deficyt e, rąk do walki. I tutaj właśnie z czego on wynika. Bo na bieżąco każdego miesiąca średnio do Sił Obrony Ukrainy, a w ich skład wchodzą i Siły Zbrojne, i Gwardia Narodowa, Straż Graniczna, średnio trafia około 10 tysięcy mobilizowanych Ukraińców. Przy czym podejrzewam też, że w tej liczbie być może też się znajdują już teraz mniej liczni ochotnicy, ale co ciekawe, ci ochotnicy nadal są. I tutaj czas wspomnieć o jednej rzeczy. Do sierpnia 2023 roku średnia wynosiła około 20 tysięcy. 20 tysięcy. I ta liczba y, pozwalała na y, i uzupełnianie strat, i sukcesywne formowanie nowych jednostek na tworzenie też rezerw dla jednostek już istniejących i walczących na froncie. Spadek. Y, Aż dwukrotny no, spowodował, że po pierwsze, tworzenie nowych jednostek jest niemożliwe, albo inaczej, trzeba z czegoś zrezygnować. Albo uzupełniamy walczące jednostki, albo tworzymy nowe, prawda? Także tutaj Ukraińcy stanęli przed dość poważnym wyborem, a jeszcze ich problem jest inny. Otóż od paru do kilku miesięcy w siłach zbrojnych Ukrainy utrzymuje się stała liczba około 30 tysięcy żołnierzy, których trzeba demobilizować. Dlaczego? Ponieważ służą już oni 3 lata. Bo pamiętajmy, że wojna na Ukrainie nie zaczęła się 24 lutego 2022 roku. Ona się zaczęła tak naprawdę w 2014 roku. I na dobrą sprawę spora część żołnierzy, którzy brali dotychczas udział bardzo intensywny w walkach, oni jeszcze służą jeszcze zanim Rosjanie przeszli z wojny hybrydowej do pełnoskalowej, do tego, że przestali się kryć za sformułowaniami typu następ niet. Za tak zwanymi zielonymi ludzikami, czy wymyślaniu bajań o jakichś tam separatystach ze wschodu Ukrainy, którzy rzekomo podnieśli powstanie. Owszem, tam są ludzie, których potoczy się nazywa separatystami, albo inaczej, było ich jeszcze trochę do momentu inwazji, ale ich liczba dramatycznie spadła. A poza tym bardziej należy ich określać mianem kolaborantów, a nie separatystów. Ale wracając. Od właśnie sierpnia 2023 roku ta liczba mobilizowanych spadła. Przez to też Ukraińcy utracili możliwość tego, aby można było, jakby to powiedzieć, jednym rzutem zdemobilizować te wyczerpane 30 tysięcy żołnierzy. Żołnierzy, którzy już służą 3 lata, z czego ponad 2 lata. Pamiętajmy, obejmują służbę w okresie wojny pełnoskalowej i oni rzadko kiedy otrzymywali urlopy. I nawet sytuacja jest jeszcze gorsza wśród oficerów niż wśród zwykłych żołnierzy, bo zwykli żołnierze dużo częściej otrzymywali prawo do urlopu i wyjeżdżali na te urlopy. Najczęściej urlop trwał od tygodnia do dwóch, to oficerowie uzyskiwali takie urlopy jeszcze rzadziej. Oni też się po prostu na froncie wypalają. Także tutaj no, Ukraińcy mają dość spory z tym problem. I jeżeli chodzi o potrzeby, to niedawno w rozmowie na kanale YouTube'owym były deputowany do Rady Najwyższej Borisław Bereza przeprowadził rozmowę z Sergiem Łapinem, to jest żołnierz, weteran, blisko związany z partią Europejska Solidarność. No, o tym muszę wspomnieć, żeby potem nie zarzucono mi braku obiektywizmu czy nadmiernego krytycyzmu wobec obecnych władz Ukrainy. Otóż ten weteran rzucił, że obecna potrzeba sił obrony Ukrainy wynosi około 50 tysięcy żołnierzy. Nie precyzując znaczy. jednak do końca, czy mowa tutaj o uzupełnieniu samych strat, czy mowa tutaj o i stratach, i konieczności demobilizacji. Bo pamiętajmy, że póki Ukraińcy nie stworzą sobie dostatecznych rezerw, to ta demobilizacja tak naprawdę nie będzie możliwa. Ba, nawet rozpatrywano plan wpisania do tej ustawy, czy raczej nowelizacji ustawy. O mobilizacji prawa do trzymiesięcznego urlopu dla tych właśnie żołnierzy, którzy służą trzy lata, po to, żeby oni mogli wypocząć i by następnie mogli wrócić. Ale właśnie jeżeli Ukraińcy nie stworzą sobie dostatecznych rezerw ludzkich, to na razie coś takiego nie będzie możliwe. Ponadto, dość sporo Ukraińców może się znajdować obecnie w szpitalach, i nawet jeżeli oni rokują, do tego, że będą no mogli wrócić na front, to upłyną miesiące, zanim to się stanie. Także tutaj Ukraińcy mają obecnie takie prawdopodobnie kilkumiesięczny problem, i ten problem być może troszeczkę poprawi zmobilizowanie obywateli w wieku od 25 do 27 lat. Ale też Ukraińcy znaleźli też Inny sposób na to, żeby te szeregi uzupełniać i robić to efektywniej, próbują rozwijać rekruting do poszczególnych jednostek sił zbrojnych. Na czym on polega? Otóż niektóre jednostki, brygady, bataliony, po prostu umieściły ogłoszenia w ukraińskich firmach pośrednictwa pracy, takich jak chociażby Work oferty służby u siebie. I najlepiej na tym tle. W tym zakresie radzi sobie trzecia brygada szturmowa Azow, złożona głównie z weteranów i sympatyków ruchu azowskiego. Przy czym tutaj trzeba podkreślić, że nie są to ci sami żołnierze Gwardii Narodowej, którzy bronili Mariupola, bo mamy tutaj do czynienia z dwoma Azowami. Ten, który należy do Gwardii Narodowej, to są właśnie ci, między innymi też weterani broniący Mariupola na początku inwazji. A drugą grupę stanowią ci Azowcy, którzy w ogóle zakładali tą jednostkę w roku 2014. I potem po prostu rotacyjnie służyli w Gwardii Narodowej, odchodzili do cywila po zakończeniu okresu służby, no i po prostu w 2022 roku rzucili się na ochotnika do obrony ojczyzny. No i potem siły zbrojne Ukrainy zdecydowały się na sformowanie z nich brygady. Szturmowej, która do dziś walczy na froncie. No i takie tego typu jednostki, które mają już renomę w społeczeństwie, one sobie radzą dużo lepiej. I dochodzi do sytuacji, w której właśnie niektóre brygady e, dzięki takiemu rekrutingowi mają co ciekawe rezerwę osobową i mogą na bieżąco uzupełniać straty. I to w formie niekiedy dość dobrze przygotowanych, wyszkolonych po prostu żołnierzy w ramach uzupełnień. A pozostałe brygady no, mają z tym po prostu problem, bo one bazują głównie na przybywaniu kolejnych mobilizowanych. Także tutaj mamy do czynienia właśnie z, takim, z taką bardzo nierówną sytuacją takim dość nierównym wyzwaniem, jeżeli chodzi o uzupełnianie tych strat. A jeszcze co do tego, z czego wynikły te problemy, że nagle ta mobilizacja aż spadła dwukrotnie, jest to związane z tym, że w pewnym momencie pojawiały się doniesienia latem ubiegłego roku o problemach korupcyjnych w wykonaniu niektórych szefów, czy raczej, przepraszam, naczelników obwodowych komend uzupełnień, czyli czegoś takiego jak na przykład nasz wojewódzki odpowiednik WKU. No, i z powodu kilku czarnych owiec prezydent Zełęński stwierdził w sierpniu ubiegłego roku, że on zwolni po prostu wszystkich. Wydał takie polecenie: wszystkich zwolniono zupełnie bez sensu, i siły zbrojne Ukrainy, co ciekawe, natychmiast to odczuły. Bo nawet, co ciekawe, ci skorumpowani, którzy faktycznie no, brali łapówki od osób, które bardzo mocno nie chciały służyć, to mimo wszystko oni sobie radzili z tym, żeby mimo wszystko, jakby to powiedzieć, realizować plan. Mhm. I dzięki temu mimo wszystko do sił zbrojnych Ukrainy trafiało miesięcznie tych około 20 tysięcy nowych, wyszkolonych żołnierzy. A Zwolniono osoby doświadczone, bardzo często też te, którym zarzutów korupcyjnych nie zarzucono, no i zobaczyliśmy załamanie po prostu mobilizacji. Oczywiście nie jest to do, nie do naprawienia, to można naprawić, ale Ukraińcy będą potrzebowali po prostu na to czasu. To tutaj się pojawia takie pytanie, czy mając te dostawy amerykańskie. Hmm... I mając te problemy, jeżeli chodzi o mobilizację, czy Ukraina będzie w stanie wykorzystać te, te dostawy europejskie, amerykańskie, żeby obronić się przed tą letnią ofensywą rosyjską, chyba że ty zakładasz, że tej ofensywy nie będzie? Znaczy, ja uważam, że ona już trwa, tylko że mhm. ona, powiedzmy tak, ona nie przebiega w taki sposób, jak my to sobie wyobrażaliśmy. Rok temu, kiedy Ukraińcy szykowali się do własnej ofensywy na południu kraju, ja sam uprzedzałem nie raz w polskich mediach, że nie należy oczekiwać blitzkriegu. To nie będzie powtórka z ukraińskiej ofensywy w obodzie karkowskim, gdzie dość błyskawicznie oni wyzwolili spory szmat terytorium. Zadali jeszcze Rosjanom przy tym straty zmusili ich do pozostawiania sprzętu, ja uprzedzałem niejednokrotnie, co można znaleźć w mediach, że takiego bliskiego nie będzie. Ukraińcy jedyne co będą mogli robić, to odkrajać kawałek po kawałku trochę terenu okupowanego i ja tak szczerze to bardziej uważałem, że Ukraińcy będą chcieli powiedzmy ograniczyć się tak na przykład do zdobycia powiedzmy jednego albo paru trochę większych miast, po to, żeby odtrąbić w ten sposób zwycięstwo i po prostu zbliżyć linię frontu na tyle, by w zasięgu rakiet Storm Shadow znalazł się most krymski, po to, żeby go zniszczyć i w ten sposób skomplikować logistykę przeciwnikowi. A następnie Ukraińcy nadal Stopniowo kawałeczek po kawałku, czyli bardzo powoli, szliby dalej na południe. No niestety Ukraińcom się nie udało nawet i tego planu zrealizować. Wiemy, że most krymski nie znalazł się w zasięgu tych rakiet. No być może Ukraińcom uda się go zniszczyć teraz, kiedy otrzymają rakietę Atakem. W tej wersji, która może, może, tak, może sięgnąć mostu krymskiego, ale też posiada odpowiedni ładunek. Ładunek nie taki, jakie na przykład te dotychczasowe rakiety miały, czyli kasetowy, ale właśnie tak zwany unitarny, który doprowadzi po prostu do zerwania fragmentu mostu. No ale tutaj pomijając ten aspekt militarny, wrócę do Twojego pytania, bo ono jest naprawdę bardzo tutaj celne. Czy Ukraińcy będą mieli dość rąk do walki tym sprzętem, który uzyskają od Zachodu? Na razie nie. W najbliższym czasie nie. Bo też nawet nie chodzi o to, że Ukraińcy zupełnie nie mają żołnierzy. Bo to w teorii można byłoby tym, ten sprzęt przeznaczyć dla brygad, które już walczą na froncie. Mhm. Ale problem polega na tym, że te brygady trzeba najpierw wycofać. Kim wycofać, je zamienić? Rolić, tak, rotacja. Mhm. Kim, je, kim je zamienić? To, to, to jest dość spory problem. I w teorii Ukraińcy mają kilka brygad, które czekają na tyłach na sprzęt. Owszem, je można wyposażyć w ten nowy sprzęt, który będzie stopniowo nadchodził z zachodu, ale te brygady, no pytanie, gdzie zostaną użyte? I czy one nie powinny zostać uszyte na przykład do tego, żeby zrotować te oddziały, które cały czas muszą utrzymywać front, bo nie ma kim ich zamienić, po to, by zostały one wysłane na uzupełnienie i być może też na szkolenie nowym sprzętem. Także tutaj nawet nie chodzi tyle o to, że Ukraińcy nie mają. Czysto w suchych liczbach, kim walczyć i w kogo ten sprzęt, komu ten sprzęt przekazać, bo oni mają. Tylko problem polega bardziej na tym, niestety, ale jak to zrobić. Także tutaj Ukraińcy mają właśnie też i z tym problem. Ja tak oceniłem na Twitterze, że ten problem ukraiński, jeżeli mobilizacja wróci z powrotem na te tory wynoszące około 20 tysięcy mobilizowanych miesięcznie. To licząc to, że każdego z nich trzeba będzie szkolić 3 miesiące, i to tutaj przy czym mowa tutaj głównie o żołnierzach piechoty, to nie liczmy na to, że przed wrześniem no, Ukraińcy będą mogli uporać się właśnie z tym problemem niedoboru 50 tysięcy umownych bagnetów. Tak to ujmę. No tak, trochę też podobne problemy mają Rosjanie. U nas się zapomina, nie wiem, dlaczego ostatnio w Dumie pojawił się projekt dodatkowej ustawy uzupełniającej, mobilizacyjnej, żeby właśnie zmienić walczących już żołnierzy. No jakoś się, nikt się tym aż tak nie zainteresował i o tym się mniej mówi, natomiast Rosjanie też mają problem, jeżeli chodzi o rotację swoich wojsk. Tylko, że chyba w tym momencie mają sprawniejszą tą rekrutację przynajmniej, bo jeżeli chodzi o szkolenie, no to z tym bywa różnie, jest czasami bardzo dobrze, a czasami tak średnio. Natomiast właśnie się się spotykałem, ja Przepraszam Ci, przerywam, ale właśnie też się spotykałem dość często z takimi wskazaniami na to, że to szkolenie trwa niekiedy miesiąc, a niekiedy nawet i krócej niż miesiąc, zwłaszcza jeżeli Rosjanin podpisze kontrakt. On jest wtedy traktowany jako osoba, którą można szybko Która wysłać. Już się jest przeszkolona często, tak? Szczególnie jeżeli miał coś wpisane wcześniej. Jakieś obycie wojskowe, no to też, też tak może być, ale to jest różnie, wiesz, bo to, to znowu to też nie różne. Tak dokładnie. Tak, tak, oni... bo ta, niektórych no, szkolą nawet trzy miesiące, faktycznie. Tak, tak, ale to do oni... tych WDW na przykład. Na przykład, tak. Natomiast tam też problemem jest yy, chyba podobny, tak, tylko niewystarczająca rotacja, stąd też pomysł projektu ustawy osobnej, uzupełniającej mobilizacyjnej, która miałaby to wymusić, tak natomiast krem w tym momencie nie zdecydował się na to, tak? bo taki projekt jak gdyby trafił do dumy państwowej. Dobrze, w takim razie możemy przejść chyba do następnego temat. punktu tematu, niezwykle ciekawy, dotyczący, no właśnie. Mowa o pułkowniku Czerwińskim. Tak jest, pułkownik Sprawa... Czerwiński... Sprawa, która u nas jest bardzo mało znana, a na Ukrainie wywołuje od dłuższego czasu kontrowersję. Kiedyś, właśnie na Twitterze, nawet spytałem się moich obserwujących, czy chcieliby dowiedzieć się trochę więcej o tej sprawie, u nas bardzo mocno pomijanej. No w tym czasie jedyną informacją o tym ukraińskim oficerze było to, że jakoby miałby być zamieszany w wysadzenie obu Nitek Nord Streamu we wrześniu 2022 roku. Taka informacja pojawiała się w listopadzie roku biegłego. Opublikował ją The Washington Post w oparciu o rozmowy z oczywiście anonimowymi źródłami w kręgach ukraińskich władz. Rosjanie byli pierwsi. Rosjanie Centro, byli pierwsi. O. Tak. Tak, ten trop jak gdyby był publikowany w rosyjskiej parasie. Potem na potwierdzenie były te przedruki amerykańskie, bo tutaj było chyba, czy RBK, już nie pamiętam, która gazeta, czy Izwiestia, czy RBK, któraś z nich opublikowała dane wywiadu rosyjskiego, no i gdzie wskazuje się z imienia i nazwiska jego odpowiedzialnego za właśnie wysadzenie, Przez współpracy z amerykańskim wywiadem. No tak, oczywiście, ale zacznijmy może właśnie od tego, kim w ogóle jest pułkownik Roman Czerwiński. To jest weteran dwóch ukraińskich służb spe specjalnych: Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, a także głównego zarządu wywiadu. Czyli z jednej strony mamy cywilne służby specjalne SBU, a z drugiej Właśnie wywiad wojskowy. I za jakie operacje odpowiadał Czerwiński, w jakich brał udział? Było to chociażby zgładzenie. Motoroli to był jeden z takich rosyjskich najemników, którzy byli takimi postaciami symbolami tzw. rosyjskiej wiosny w roku 2014 na Ukrainie, prawda? Czyli wtedy, kiedy się wojna zaczęła, był on przedstawiany jako jeden z tych tak zwanych separatystów. A co ciekawe, też Motorola wcześniej brał udział w nieudanym przejęciu Charkowa. Przez rosyjskie służby specjalne. Już tam właśnie odnotowano jego obecność, zrobiono mu zdjęcie, wtedy jeszcze nie wiedziano, kim on będzie i jaką legendę stworzą mu rosyjskie służby. Także w roku 2016 Motorola został zgładzony. Później Czerwiński kierował operacją zgładzenia jego kolegi, innego takiego, można powiedzieć, symbolu rosyjskiej napaści na Ukrainę, czyli najemnika Givi'ego. Givi, czyli Michaił Tołstych, w odróżnieniu od Motoroli, nie był obywatelem Rosji, był obywatelem Ukrainy, ale Ukraińcem też nie był. Z tego co pamiętam, był bodajże Abchazem albo Osetyńcem, który po prostu mieszkał na Ukrainie. No i z niego też po prostu propaganda lepiła takiego romantycznego wojownika. Prawda? I w roku 2017 Givi też zostaje zgładzony, i tutaj jest potwierdzone, że właśnie Czerwiński tą akurat operacją kierował. Przez długi czas media na zachodzie, również i u nas, nie mogły wierzyć w to, że Ukraińcy byliby w stanie przeprowadzić jakąkolwiek udaną operację tego typu, dlatego wymyślano teorię o tym, że Motorola i Giwi, jakoby zginęli w wyniku jakichś prywatnych porachunków pomiędzy albo samymi separatystami, czyli prorosyjskimi kolaborantami, albo w wyniku jakichś sporów pomiędzy służbami rosyjskimi. No dzisiaj już wiemy, że jest inaczej. W czym jeszcze brał udział czerwiński? Na przykład w skaptowaniu takiej pani Switłany Driuk, pseudonim Weteriok. Kim ona była? To była bojowniczka, zdrajczyni separatystka, albo kolaborantka, mówiąc ściśle, która przeszła na stronę Rosjan w roku 2014, ale w roku 2019 nawiązała kontakt ze służbami ukraińskimi, tudzież albo Ukraińcy skontaktowali się z nią i ona się zgodziła zdradzić Rosjan. Zorganizowano więc operację sprowadzenia jej na terytorium kontrolowane przez Kijów. A żeby było śmieszniej, pani Driuk stanowiła pierwowzór postaci z rosyjskiego filmu propagandowego, wojennego, właśnie o początku wojny rosyjsko-ukraińskiej w roku 2014. Już nie pamiętam, jaki to był tytuł, czy to jakaś tam tankistka, czy coś takiego. W każdym razie, właśnie pierwowzorem miała być Driuk. I. Kiedy się okazało, że Druk zbiegła, zdradziła Rosjan, to Rosjanie za bardzo nie wiedzieli, co zrobić z tym filmem i ponoć właśnie wykastrowali z niego jakiekolwiek wzmianki, sugestie mogące wskazywać na tą osobę. Dalej, w tym samym roku Czerwiński miał brać udział w operacji polegającej na wykradzeniu Włodymyra Cemacha. To kolejny zdrajca, kolaborant, który tym razem... No, w jego przypadku, on brał udział w zestrzeleniu samolotu holenderskiego, czy nie, przepraszam, to był malezyjski Boeing. Malezyjskiego, no tego tak. tak. Bo Boeing 777, tak, MH17. No, do tego tragicznego zdarzenia, pamiętamy, doszło w lipcu 2014 roku. Faktycznie współodpowiedzialny za to był Igor Gierkin, no myślę, że postać nam tutaj wszystkim znana, ale właśnie chodziło też o pozyskanie świadka, który mógłby o tym wszystkim opowiedzieć na zachodzie. No i ta operacja porwania Władmyra Cemacha, ona była planowana już od jakiegoś czasu, najpierw ustalono, że on brał w tym udział, wykradzono go. A później, po krótkim okresie przetrzymywania i uzyskiwania od niego informacji, nagle władze ukraińskie, wtedy to już były władze, na czele których stał Włodymyr Załański, zdecydowały o przekazaniu Rosjanom Włodymyra Cemacha w zamian za ukraińskich jeńców. I innych zakładników. No i wtedy wiele osób zwracało uwagę na to, że był to straszny błąd Załęckiego pod kątem politycznym, bo zainteresowana przejęciem Cemacha była chociażby Holandia. I uważano to za wielki błąd, bo można tutaj było łatwiej przekonać wtedy już Zachód do tego, aby jednak spojrzał on na Ukrainę w jej konflikcie z Rosją takim bardziej sympatycznym okiem. No i w końcu. Być może najsłynniejsza operacja, w której brał udział pułkownik Czerwiński, to operacja Avenue, która miała polegać na, schwy na schwytaniu, porwaniu Wagnerowców, najemników. Później ta operacja bardziej będzie znana jako afera Wagnergate. Tutaj takie nawiązanie, prawda, do Watergateu, jakie miał miejsce w USA. Tutaj mówiono o Wagner dlaczego? Ponieważ w momencie kiedy operacja była bliska sfinalizowania, no to władze ukraińskie kazały się służbom wstrzymać. I w tym czasie ostrzeżono Aleksandra Łukaszenkę. Bo wtedy na Białorusi przebywali akurat ci Wagnerowcy, którzy mieli lecieć dalej. No, oficjalnie oni myśleli, że dolecą do Afryki, a tak naprawdę miało dojść do wymuszonego międzylądowania na terytorium Ukrainy, i wtedy właśnie mieli oni zostać schwytani. Ostrzeżono Łukaszenkę, że jakoby na jego terytorium są jacyś najemnicy, którzy mają pomóc w obaleniu go. To był rok 2020. Pamiętamy też, że wtedy na Białorusi też taka sytuacja była dość niespokojna. No i co się stało? No, zatrzymano tych Wagnerowców, sprawy wyjaśniono i odesłano z powrotem do Rosji. A oficerowie ukraińskich służb specjalnych oskarżyli wtedy ówczesne ukraińskie elity o no, dokonanie sabotażu. Sabotażu operacji, która była opracowywana przez naprawdę bardzo, bardzo długi czas. I właśnie pułkownik Roman Czerwiński występował jako tutaj jedno z głównych źródeł wiedzy na temat tego że ta operacja miała być przeprowadzona, że ona nie była fejkiem, tak jak początkowo twierdził Zwoeński. dowodził tego, że władze o wszystkim wiedziały, że opóźniły, sabotowały potem to wszystko i był również jednym z tych, którzy wskazywali na to, że w ukraińskich kręgach władzy znajdują się zdrajcy działający na korzyść Rosji. I tutaj wtedy dochodziło do licznych spekulacji na temat tego kto jest tym zdrajcą albo zdrajcami. I najczęściej wskazywano na obecnego szefa biura prezydenta Zełnińskiego, czyli Andrija Jermaka. Obecnie taką szarą eminencją ukraińskiej polityki. I przypomnę tylko jeszcze, że właśnie ta osoba została wskazana przez o ile dobrze pamiętam, magazyn Time, jako jedna ze stu najbardziej wpływowych osób na świecie. Nie prezydent Zełęski, a właśnie jego, tutaj można powiedzieć, szara eminencja, czyli Andrii Jermak. A drugim zdrajcą, albo osobą typowaną na zdrajcę, był Rusłan Demczenko, taki prorosyjski polityk, funkcjonariusz służb specjalnych, który nigdy w zasadzie nie krył swojego sympatycznego odnoszenia się do Rosji, do spuścizny komunistycznej i zresztą zaraz niedługo po inwazji Rusłan Demczenko został szybko ukryty, odsunięty ze swojego stanowiska, a tutaj trzeba podkreślić, że właśnie Andrii Jermak stworzył mu posadkę właśnie w Biurze prezydenta. Uczynił z niego osobę, która miała kontrolować działalność służb specjalnych. Taki, można powiedzieć, minister, koordynator, ale nie w rządzie, tylko właśnie w administracji prezydenta, czyli takim odpowiedniku naszej kancelarii. I dlaczego w pewnym momencie Czerwińskiego postanowiono zatrzymać i aresztować, bo Tutaj do tego powinniśmy zmierzać, bo to jest właśnie ta najbardziej kontrowersyjna część całej tej sprawy. Otóż w roku 2020 pułkownik Czerwiński brał udział w operacji, która miała polegać na tym, że na ukraińskim lotnisku wojskowym Kanatowe miał wylądować rosyjski samolot. 2022. Ta, o ta, tak, przepraszam, 2022 rok, dokładnie. To mhm. już trwała wtedy inwazja, to było lato i zamiast rosyjskiego samolotu na lotnisko spadły rosyjskie rakiety. Tam bodajże został wtedy też zniszczony samolot, czy dwa ukraińskie. Zginęło też trochę żołnierzy z obsługi lotniska. I z czasem, ale też nie od razu zwróćmy na to uwagę, Obwiniono o to Czerwińskiego. Ale w jaki sposób? 21 kwietnia 2023 roku, czyli niecały rok później, SBU powiadomiła o tym, że Czerwiński otrzymał zarzut przekroczenia swoich kompetencji. I niedługo później Czerwiński oświadczył w wywiadzie, którego udzielił dla cenzornetu. Ten wywiad przeprowadziła dla tego dość znanego ukraińskiego portalu informacyjnego, też znana zresztą dziennikarka Maryna Danyliuk-Jarmołajewa. Jest ona znana też ze swojego krytycznego stosunku do obecnych ukraińskich władz i właśnie w tym wywiadzie, który opublikowano 25 kwietnia, dzień po aresztowaniu Czerwińskiego, Czerwiński ujawnił całą masę informacji bardzo kompromitujących obecne władze ukraińskie. Mowa tam była o tym, że na przykład Rusłan Demczenko wcale nie został tak zupełnie odsunięty od władzy, tylko stworzono mu kolejną, ale mniej eksponowaną posadkę, z której też ma on pewne ograniczone, ale jednak możliwości. Uzyskiwania informacji o działalności ukraińskich służb, a więc niewykluczone, że również przesłaniu informacji Rosjanom. Oczywiście z drugiej strony można powiedzieć, że to może być też element gry ukraińskich służb, prawda? Wykorzystywanie zdrajcy, no, ale nie mamy co do tego pewności. Dalej. Czerwiński też znowu wracał do sprawy Wagnergateu, mówił o niej bardzo przernie. Zwracał też uwagę na to, że władze ukraińskie zupełnie nie przygotowały kraju na wojnę pełnoskalową. Też zwraca uwagę na to, że w pierwszych tygodniach wojny, tak nawiasem mówiąc, wojskowi musieli często się uciekać do niesubordynacji wobec rozkazów płynących z biura prezydenta, na przykład odnośnie niszczenia infrastruktury. Mowa tutaj o mostach. Okazuje się, że władze ukraińskie, co zresztą zostało potwierdzone niejednokrotnie, nie były gotowe do tego, aby na przykład niszczyć różnego rodzaju obiekty, po to, aby zahamować marsz. Rosjan, przy czym poda, przedstawiciele władz ukraińskich podawali różnego rodzaju absurdalne argumenty, byleby tylko na przykład nie wysadzać mostów tam i tym sposobem zahamować postępy rosyjskie. No, oczywiście, możemy sobie zadać pytanie, o co im tak naprawdę chodziło? Czy chodziło o Żal, że różne obiekty zostaną zniszczone, czy o coś jeszcze innego, a może chodziło o to, że liczyli oni jednak na to, że Rosjanie szybko zajmą całą Ukrainę. No tego nie wiemy. To jest element spekulacji z naszej strony, ale potwierdzone jest to, że faktycznie z biura prezydenta Zawiąńskiego szły takie dyrektywy, aby nie niszczyć obiektów infrastruktury, takich jak mosty, i dlatego wojskowi po prostu działali na przekór władzom cywilnym. Po prostu niszczyli mosty albo inne obiekty. Tutaj też dobrym przykładem jest obecny dowódca Sił Obrony Ukrainy, czyli generał Oleksandr Syrski. On też, wbrew dyrektywom zbiora prezydenta, wydawał rozkazy niszczenia obiektów infrastruktury w trakcie obrony Kijowa. Także tutaj jest to też dość ciekawe ale właśnie też co się działo później później ze strony wojska a nawet SBU płynęły sygnały że Czerwiński jest niewinny że nie przekroczył kompetencji takie wydarzenie miało miejsce chociażby już 5 maja 23 roku kiedy wstawił się za nim jego przełożony generał Wiktor Hanuszczak jeden z wyższych oficerów ukraińskiego wywiadu no ale to nie pomogło i po prostu sąd yy, apelacyjny, okręgowy w Kijowie notorycznie przedłużał areszt temu oficerowi. Każdorazowo o kolejne 60 dni. A tutaj też ciekawe. 28 Szczypą grudnia... Przypomnijmy, że on nie jest skazany, tak? Cały czas dokładnie, jest w areszcie. Jest dokładnie. A właśnie adwokaci Czerwińskiego wskazują na to, że jego przetrzymywanie jest po prostu już nielegalne. Dalej, 28 Grudnia 2023 roku władze zrobiły coś zupełnie nieoczekiwanego. Nagle postawiły Czerwińskiemu inny zarzut. Rzekomego wyłudzenia, tudzież próby wyłudzenia 100 tysięcy dolarów. Także też kolejna taka ciekawa, ciekawa sprawa. Ale jeszcze właśnie w międzyczasie, w listopadzie, wypłynęła ta sprawa z oskarżeniem Czerwińskiego o to, że to on stał za wysadzeniem obu nitek Nord Streamu. I tutaj też dość istotna rzecz. Pułkownik Czerwiński zdecydowanie. Dementuje tą informację, twierdzi, że on nie miał z tym absolutnie nic wspólnego, a niedawno, kiedy pojawił się problem z tym, że adwokaci i rodzina Czerwińskiego nie byli w stanie ustalić miejsca, gdzie on się znajduje, bo nagle go przewieziono z jednego aresztu do drugiego, przez pewien czas nawet żona Czerwińskiego oświadczyła mediom, obawiała się, że jej mąż może zostać przekazany po cichu Rosjanom, z polecenia Jermaka albo innych osób z kręgu prezydenta. Ostatecznie jednak się okazało, że te obawy były przesadzone, bo Czerwiński znalazł się w Kropywnickim, w centrum Ukrainy. Dlaczego go akurat przeniesiono, dlatego resztu nie wiemy. W każdym razie znowu ma przedłużony areszt. Ale tutaj też kolejna ciekawa sytuacja. Okazuje się, że niedawno wypłynęła informacja o tym, że 8 marca generał Syrski Wydał rozkaz wyznaczenia pułkownika Czerwińskiego na zastępcę dowódcy jednej z jednostek Sił Obrony Ukrainy. Jaka to jest jednostka? Jakiego szczebla? Czyli jak duża? Pułk? Brygada? Nie wiemy. Jest to tajne. Otóż Czerwiński miałby się dowiedzieć o tym, gdzie zostanie przeniesiony w momencie przyjazdu do sztabu generalnego. I tutaj możemy się bawić w próbę interpretowania tego, czemu miał służyć ten rozkaz Syrskiego. Być może ma on na celu ratowanie pułkownika Czerwińskiego. Pamiętajmy, że Syrski. Stara się wykorzystywać nieraz swoje stanowisko, a także pewnego rodzaju zaufanie ze strony Załęckiego do tego, żeby coś wygrywać dla wojska ukraińskiego. No myślę, że raczej nie jest zaskoczeniem czy tajemnicą to, że krytykuję nazywanie Syrskiego jakimś tam rzeźnikiem i tym podobne. Pamiętajmy też, że to ostatecznie generał Załóżny czyli poprzednik Syrskiego na tym stanowisku miał go namówić do tego, aby został nowym głównodowodzącym sił obrony Ukrainy wielu oficerów nawet niekiedy zwykłych żołnierzy też się o Syrskim wypowiada pozytywnie choć nie tak ciepło jak o załóżnym który był, nie oszukujmy się, postacią nieprównywalnie bardziej charyzmatyczną i taki bardziej charyzmatyczny zostanie, nawet jeżeli z czasem historycy, analitycy wykażą, że i on popełniał błędy w każdym razie Syrski potrzebuje zdolnych oficerów, i wie, że klasycznymi metodami wojny nie wygra, nie zapewni tak zwanych wyników Zamejskiemu. A czerwiński jest znany z tego, że większość jego operacji zakończyła się powodzeniem. I jego Rosjanie autentycznie mogą się bać. Zresztą ten plan ściągnięcia samolotu bądź śmigłowca rosyjskiego. Według jego, że tak, że tak to ujmę, receptury, on został zrealizowany. W ubiegłym roku na Ukrainie, gdzieś pod połtawą, wylądował Wylądowy. śmigłowiec rosyjski. To był bodajże Mi-8 z jakąś tam cenną, szczególnie aparaturą. Ukraińcom udało się pilota skaptować, tym razem operacja się powiodła. Ukraińcy coś z tego zyskali, tu już może nie będziemy wchodzić, co to było. Później tego rosyjskiego pilota zgładzono w Hiszpanii. Zresztą Ukraińcy ponoć go uprzedzali, żeby on się tak mocno nie wychylał, żeby jednak został na Ukrainie. Nie dał się przekonać, pojechał do Hiszpanii, utrzymywał kontakty z rosyjską diasporą. Wiemy, czym się to skończyło. Ale w każdym razie. Podobno e... przez kobietę. kobietę. No. Tak, o właśnie, bo była taka wersja wydarzeń. W każdym razie Czerwiński jest z pewnością potrzebny Syrskiemu z jakiegoś powodu. Nie wiemy jakiego i może tym lepiej, że nie wiemy, ale w każdym razie jest bardzo ciekawe to, czy syrskiemu uda się wykorzystać pewien powiedzmy, kredyt zaufania. Wobec biura prezydenta, wobec władz, jakie on ma, do tego, aby tutaj na przykład tego oficera w jakiś sposób wyciągnąć. Bo pamiętajmy, że ten kredyt zaufania wynika też z tego, że Syrski nie jest po pierwsze medialnym dowódcą, nie cieszy się taką charyzmą i polityczną, i wojskową, a więc co za tym idzie, nie stanowi potencjalnego zagrożenia politycznego, jakie niósł ze sobą ubóstwiany przez Ukraińców załużny. I nie się nadal. Nie oszukujmy się. Dlatego z wielu powodów syrski może być tutaj jednak na chwilę obecną wygodniejszym dowódcą dla sił obrony Ukrainy. No, jeżeli chodzi o pułkownika czerwińskiego, to to w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że dość wystarczająco przybliżę tą sprawę, bo moglibyśmy o niej nawet gadać jeszcze kolejną godzinę. Tak, tam jest spraw. Sprawa niezwykle toksyczna. Ciekawa naprawdę. Polski wątek jeszcze jest, ale teraz jeszcze jeden temat został nam z agendy, czyli minister rolnictwa oskarżony o, o korupcję. Jakbyś jeszcze krótko powiedział, co się wydarzyło, jak to wygląda. Dobrze. E, tutaj bardzo ciekawa rzecz. E, otóż w kwietniu konkretnie 23 kwietnia e, dwie instytucje antykorupcyjne, czyli specjalna prokuratura antykorupcyjna i Nabu, czyli takie e, ukraińskie biuro do zwalczania e, korupcji. E, no, oskarżyły postawiły zarzuty e, ministrowi Mykole Solskiemu, to jest minister rolnictwa, no, tutaj zarzuty korupcyjne. Na czym one polegały? Na zawłaszczeniu gruntów państwowych o wartości 291 milionów grywien. Co to takiego? 1250 działek rozrzuconych w różnych częściach kraju, ale w dużej mierze miało to, znaczy te działki miały się, ich penaczeń znajdować na terenie obwodu Sumskiego. No raczej średnio kojarzonego z rolnictwem, i powierzchnia wynosi 2493 hektary. Dalej, do tego zawłaszczenia miało dojść w latach 2017-2021, czyli jeszcze zanim Solski został ministrem, ale był najpierw adwokatem, a potem od 2019 roku. Deputowanym partii Sługa Ludu, czyli partii proprezydenckiej. Czyli on zawłaszczał tą ziemię nie tylko wtedy, kiedy jeszcze nie był politykiem, kiedy był adwokatem, ale również i kontynuował ten proceder, kiedy już dostał się do ukraińskiego parlamentu. Ale również mu zarzucono próbę zawłaszczenia. A te grunty, które próbował on zawłaszczyć, to już miały wartość 190 milionów grywien, ale liczba hektarów jest dużo większa. Ta powierzchnia, bo aż 3282 hektary. Tylko, że tą próbę już udaremniło NABU i prokuratorzy Sapu. A co do ministra solskiego. Ministrem on był od 24 marca 2022 roku, a wcześniej bo od 29 sierpnia 19, był co ciekawe, szefem Komitetu Parlamentarnego do spraw rolnictwa. No, i jeszcze warto wspomnieć, że za rok 2023 pan Solski, bo już nie minister. Zadeklarował dochód w wysokości 22,38 milionów grywien, z czego 21 milionów przypada na dywidendy z udziału w holdingach rolniczych. No i 26 kwietnia odbyło się posiedzenie sądu. W jego sprawie miał być wyznaczony środek zapobiegawczy oraz kaucja. Wyznaczono mu areszt, a kaucja miała wynieść 75,7 miliona hrywien. Prokuratura chciała większą kaucję, 200 milionów hrywien. No, ostatecznie sąd wyznaczył te 75,7. No i ostatecznie tą kaucję wpłacił za Solskiego ktoś inny, co ciekawe. Tak wygląda ta korupcyjna historia. Ktoś nam przed chwilą się pojawił, to pewnie znak, że powoli będziemy kończyć. kończyć dokładnie. Dziękuję Marku za półtorej godziny. Pierwszy, pierwszy odcinek nowego formatu. I tutaj prośba do widzów, jeżeli wam się podobało, prośba o subskrypcję, o lajkowanie, o wspieranie naszego kanału. Jeżeli macie pytania, prośba o zadawanie w komentarzach. Jeżeli nas oglądacie spoza Polski, być może ktoś też ogląda nas z Ukrainy, prośba o taką informację będzie nam niezwykle miło. Ja ze swej strony dziękuję i życzę przyjemnego wieczoru. Ja również dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło, cześć. Obrigado.